Minął kolejny tydzień, czas na przegląd najważniejszych wydarzeń z życia koncernu. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Zapraszam na studio Grupy Orlen. Jak zawsze zaczynamy od najważniejszych tematów tego wydania. Ostatni tydzień badania zaangażowania i satysfakcji. Orlen Warsaw Marathon za nami. Wolontariat Biura Ochrony Środowiska. To już ostatnie dni na wzięcie udziału w badaniu zaangażowania i satysfakcji. Kto jeszcze tego nie uczynił, ma czas na wypełnienie ankiety do 26 kwietnia. Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby, wypełniając ankietę w wersji elektronicznej lub papierowej i wrzucić ją do urny. Celem tego badania jest poznanie opinii pracowników, na ile my jako pracodawca potrafimy stworzyć angażujące miejsce pracy. Frekwencja jest tutaj niezwykle istotna, ponieważ pozwoli nam ustalić, czego oczekują nasi pracownicy, co jeszcze możemy zrobić, aby to środowisko pracy i warunki pracy były jeszcze bardziej dla pracowników atrakcyjne. Stąd też apeluję i zachęcam do wypełniania tych ankiet. Będziemy pracować na wynikach tych ankiet i będziemy dbać o to, żeby te warunki pracy były coraz lepsze. Badanie w firmie trwa do 26 kwietnia, natomiast frekwencję poznamy w czerwcu. Wyniki po kilku tygodniach. Po raz kolejny Warszawa stała się areną wydarzeń dla Orlen Warsaw Marathon. Przypomnijmy, że poza dystansem maratońskim impreza jest dostępna dla amatorów krótszego dystansu, czyli 10 km, oraz dla tych, którzy przechodzą symboliczne 1,5 km w marszobiegu charytatywnym. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał miniony weekend w ramach Orlen Warsaw Marathon. Grupa wolontariuszy z Biura Ochrony Środowiska i Zakładu Wodno-Ściekowego PKN Orlen wspólnie posadziła las w okolicach Brwilna. Akcja odbyła się we współpracy i pod czujnym okiem leśników z Nadleśnictwa Płock. Las dla przyszłych pokoleń, tak nazywała się akcja w Nadleśnictwie Płock. Jak podkreślają sami wolontariusze, bilans akcji jest dodatni. Posadzonych kilkaset sadzonek lipy, kilka godzin pracy i satysfakcja, że mogli wspomóc rozwój przyrody, a z efektu będą mogły korzystać także przyszłe pokolenia. Jest to doskonała okazja do budowania pozytywnego, zielonego wizerunku PKN Orlen, do budowania zaangażowania i satysfakcji pracowników. Cieszymy się, że do naszej inicjatywy przyłączył się bliski nam Zakład Wodno-Ściekowy. Biuro Ochrony Środowiska ma jeszcze dużo pomysłów, także liczymy na zaangażowanie innych biur w przyszłości. Wspólne sadzenie lasu zostało przeprowadzone w ramach programu wolontariatu pracowniczego Fundacji Orlen Dar Serca. Sadzenie lasu przez Biuro Ochrony Środowiska wpisało się także w akcję Lasów Państwowych 1000 drzew na minutę. Lasy Państwowe każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż 1000.
Lesistość w Polsce wynosi obecnie około 30%. Pod względem powierzchni lasów Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych na 4. wśród krajów Unii Europejskiej. W Anwilu, włocławskiej spółce z naszej grupy kapitałowej, wyróżniono pracowników spółki tytułem Zasłużony dla Anwil oraz uhonorowano świętujących w ubiegłym roku jubileusze pracy zawodowej oraz tych, którzy odeszli na emeryturę. Zasłużony dla Anwil S.A. to prestiżowe wyróżnienie otrzymywane przez pracowników spółki za osiągnięcia na niwie zawodowej oraz społecznej, a także nienaganne i etyczne działania zgodne z wartościami i zasadami postępowania Grupy Orlen. Tytuł przyznawany jest w 3 kategoriach: za całokształt wzorowej pracy zawodowej, za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz za postawę społeczną i socjalną. Tytuł Zasłużony dla Anwil S.A. otrzymało 11 pracowników spółki. Agnieszka Żyro, prezes zarządu, zgodnie z rekomendacją Komisji do spraw nadawania tytułu zasłużonego, podjęła decyzję o nadaniu honorowego tytułu zasłużony dla Anwil. Otrzymał go wieloletni pracownik przedsiębiorstwa Wojciech Wolski, który przez swoją całą blisko 40-letnią karierę zawodową związany był z Anwilem. Uroczystość we włocławskim browarze B była także okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i upominków pracownikom obchodzącym 25, 30, 35 i 40-lecie pracy zawodowej oraz osobom, które w 2018 roku przeszły na emeryturę. Zakończył się cykl imprez adresowany do przedszkolaków w całej Polsce. Przedszkoliada Tour to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. W sumie odbyło się 70 spotkań w ponad 40 miastach w kraju, a finałowa impreza odbyła się w płockiej Orlen Arenie. Orlen był patronem tytularnym cyklu. Spotkania rozpoczęły się w styczniu i trwały do końca marca. To właśnie w Orlen Arenie odbyło się ostatnie 70. W płockiej edycji Orlen Przedszkoliada Tour 2019 udział wzięło niemal 100 małych aktywnych płocczan. Dla nas jest ważny przede wszystkim sport, nie tylko ten zawodowy, ale również amatorski, a jeśli mówimy o sporcie dla tych najmłodszych przedszkolaków, to przede wszystkim jest sport przez zabawę, czyli generalnie zachęcenie do aktywności, do ruchu i również do zdrowego odżywiania się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze większa frekwencja, będzie jeszcze z większym rozmachem, będzie jeszcze większa zachęta dla tych najmłodszych po to, żeby bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym, bardziej przede wszystkim przesiąść się sprzed komputera do hali sportowej, na boisko wyjść, na teren zielony, gdziekolwiek, tak? Sport można uprawiać w każdym miejscu i o każdej porze. Uważam, że impreza zorganizowana bardzo pomysłowo przez głównego fundatora Orlen. Bardzo mi się podobała, myślę, że wszystkim dzieciom również. Nasze zadania polegały na tym, że staliśmy na stacji piłki ręcznej, promowaliśmy klub sportowy SPR Wisła Płock. Pokazywaliśmy dzieciom nieco piłki ręcznej. Uważam, że dzieci uczą się od podstaw wszystkiego od małego. Jeżeli będą dążyli do tego, nie będą siedzieli przed komputerem, będą aktywni, myślę, że może to się przełożyć na wyniki w przyszłości. Na naszych zajęciach uczą się podstaw koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Natomiast na takim etapie, jakim są ich rozwoju fizycznego, mentalnego, dbamy o to, żeby dzieci się po prostu wszechstronnie rozwijały. W tegorocznym cyklu we wszystkich spotkaniach udział wzięło 15 tysięcy przedszkolaków. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Życzenia dla wszystkich pracowników, a także naszych widzów złoży teraz prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Szanowni Państwo, święta wielkanocne to wyjątkowy czas. To okazja do spotkań w rodzinnym gronie. Okazja do dzielenia się życzeniami szczęścia i pomyślności. Korzystając z tej okazji, ja również pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Grupy Orlen oraz naszym klientom i kontrahentom. Niech te święta i tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego skłoni nas do refleksji. Życzę Państwu również, aby świąteczna przerwa upłynęła w spokojnej atmosferze oraz pozwoliła na odpoczynek od codziennych obowiązków i trosk. Wszystkiego dobrego. Także przyłączamy się do świątecznych życzeń. Proszę przyjąć jak najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy od redakcji Studia Grupy Orlen. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze jedną świąteczną niespodziankę, a my widzimy się w kolejnym wydaniu naszego programu. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, tu Robert Kubica. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz odpoczynku wśród najbliższych. Do zobaczenia już wkrótce.